W rodzinie, która powinna być oazą bezpieczeństwa, byłem tylko niechcianym dodatkiem, tresowanym do posłuszeństwa i wyrzuconym na margines. Moi rodzice odwrócili się ode mnie, dopóki nie potrzebowali pomocy. Dziś wracam do przeszłości, by zmierzyć się z demonami, które mnie zniszczyły, ale i wzmocniły. Od zawsze czułem się jak outsider w tej rodzinie, jak ktoś, kto przyszedł na świat tylko po to, by zapełnić miejsce, bez większego znaczenia, bez emocji. Byłem, istniałem, ale nikt nie oczekiwał ode mnie więcej, nikt nie widział we mnie czegoś, co byłoby warte większej uwagi. Rodzice zdawali się trwać w swoistej harmonii, pielęgnując swoje własne światy, w których nie było dla mnie przestrzeni, tylko odrobina tolerancji. Moi bracia? Stanowili ich dumę. Starszy brat, mądry, z nieustannie błyskającymi oczami, które świadczyły o jego sprycie, zawsze wygrywał. Młodszy natomiast miał te słodycz i urok dziecka, które każdy chciałby przytulić. Obaj w pełni zasługiwali na ciepło, a ja byłem kimś, kto chyba nigdy tego nie oczekiwał. Pamiętam, jak patrzyłem na to ciepło, którego nigdy nie dostałem. Nieraz wyobrażałem sobie, że to ja jestem tym, którego rodzice przytulają na dobranoc, że to do mnie wysyłają uśmiechy pełne dumy. Ale zamiast tego, kiedy wszyscy razem siadaliśmy do stołu, ich spojrzenia prześlizgiwały się po mnie, jakbym był przezroczysty. Czasem zdarzało się, że zapomnieli, że jestem w pokoju. Rozmowy toczyły się wokół spraw starszego brata, jego sukcesów, i wokół uroków życia najmłodszego, który zawsze miał coś zabawnego do powiedzenia. Nawet gdy starałem się włączyć, moje słowa nie miały tej siły przebicia. Byłem głosem stła, tylko cieniem, który nikt nie chciał zauważyć. A potem przyszedł ten dzień matki. Pamiętam, że cała klasa była podekscytowana, a ja byłem rozdarty. Miałem bukiecik stokrotek, które sam wybrałem z myślą, że może uda mi się ją zaskoczyć, może w końcu wzbudzę jakąś reakcję. Może ten uśmiech, który widziałem na jej twarzy, gdy patrzyła na braci. Wyszedłem na scenę trzymając bukiecik, jakby to był największy skarb. A potem spojrzałem na moją mamę. Stała tam, jakby była nieobecna, jej oczy przesuwały się po widowni, jakby szukała czegoś bardziej interesującego niż ja. Nie miałem pojęcia, co zrobić. Widziałem, jak inne dzieci rzucają się w ramiona swoich matek, a ja stałem z tym bukiecikiem, zagubiony i zdezorientowany, jakby mi go ktoś właśnie odebrał. W końcu wyciągnęła rękę, przyciągając mnie do siebie na krótką chwilę. To był moment, ledwie dotknięcie, jakby to była formalność, a nie prawdziwy gest. Nasze ramiona tylko się musnęły, po czym natychmiast odsunęła się wracając do swoich poszukiwań na sali. To było jak chłodne przypomnienie, że w tym układzie jestem nieistotny, niepotrzebny. Nawet stokrotki, które miały jej sprawić radość, wyglądały jakby nie pasowały do niej, jakby były czymś przypadkowym, nic nieznaczącym. Od tamtej pory jeszcze mocniej utwierdziłem się w przekonaniu, że dla nich jestem niewidzialny. Stałem się kimś, kto uczył się z dystansu obserwować życie, z boku, jak obserwator, nigdy uczestnik. To było trudne, zwłaszcza gdy widziałem, jak łatwo bracia zdobywali to, co dla mnie wydawało się nieosiągalne, uwagę, ciepło, miłość. Moment, kiedy zdałem maturę, miał być dla mnie przełomem, takim symbolicznym krokiem ku dorosłości. Ale zamiast gratulacji usłyszałem tylko suche: "Wynoś się". Pamiętam, jak serce mi zamarło, gdy ojciec oświadczył, że jestem za głupi na studia i że nie ma sensu, aby marnowali pieniądze na kogoś takiego jak ja. Miałem 18 lat, głowę pełną niejasnych marzeń i ambicji, a nagle poczułem, jakby te wszystkie marzenia wyrwano mi brutalnie z rąk. Otrzymałem dwa tygodnie na ogarnięcie się, na znalezienie pracy i nowego miejsca do życia. Bez środków na start, z jedynie paroma stówami i dwiema walizkami pełnymi ubrań, zaczynałem życie od zera. Słowo samodzielność stało się dla mnie czymś na kształt wyroku. Przez pierwsze dni błąkałem się po mieście waletując u znajomych, którzy jednak sami mieli niewiele do zaoferowania. W końcu, po wielu próbach, złapałem pracę jako magazynier. Wydawało się to wtedy cudownym zrządzeniem losu, byle jaka posada stała się moim pierwszym krokiem ku niezależności. Wynająłem mały skromny pokój w studenckim mieszkaniu. W porównaniu do poprzedniego życia czułem się jak w innym świecie. Codzienne proste przyjemności, jak wybór własnego jedzenia, stały się źródłem niewyradości. To, co inni brali za pewnik, dla mnie było niczym odkrycie nowego lądu. Moim światem wstrząsnęła jednak rozmowa z Agnieszką. Współlokatorką, która studiowała psychologię i miała niepohamowaną ciekawość względem mojej przeszłości. Z początku traktowałem ją z dystansem, ale jej empatia i cierpliwość powoli kruszyły mur, który wokół siebie zbudowałem. Była jak detektyw, który krok po kroku odkrywa tajemnice życia, a przy okazji, jak sama mawiała, eksperymentowała na nas jako królikach doświadczalnych. Pewnego dnia spojrzała na mnie tak, jakby odkryła klucz do mojej duszy. Teraz już rozumiem powiedziała. Zapytałem, co takiego rozumie, a jej odpowiedź była jak błysk pioruna. Czemu nigdy się nie skarżysz? Czemu zawsze bierzesz na siebie obowiązki, których inni unikają? W pierwszej chwili parsknąłem, bo jestem ofermą, wszyscy to wiedzą. Próbowałem się śmiać, zakładając ręce do kieszeni, ale coś we mnie pękło. Czułem, że coś wewnątrz mnie nie dawało jej spokoju. Nie, Wojtek, powiedziała poważnie, trzymając mnie za ramiona. Jesteś tak wychowany, wytresowali cię, potrzebujesz terapii, profesjonalnej pomocy, żeby zrozumieć, co naprawdę ci zrobili. Te słowa brzmiały jak oskarżenie i ratunek jednocześnie. Nie chciałem słyszeć o terapii. W mojej głowie to oznaczało tylko, że jestem tak słaby, jak przez lata mi wmawiali. Nie potrzebuję terapii, odpowiedziałem, próbując udawać, że to wszystko to jedna wielka pomyłka. Ale Agnieszka się nie poddawała. Uparcie powtarzała, że jestem silniejszy niż myślę i że nie pozwoli mi unikać prawdy. Po długich namowach poddałem się i poszedłem do terapeuty. Szedłem z zamiarem zrobienia tego tylko raz, żeby dać jej spokój, ale nie wiem kiedy, nie wiem jak, zacząłem otwierać się na tego zupełnie obcego człowieka. Siedziałem naprzeciw niego, a słowa, które wypływały z moich ust, odsłaniały bolesne wspomnienia. Powoli opowiadałem o wszystkim. O chwili, gdy moi rodzice przestali widzieć we mnie syna, o upokorzeniach, których doznawałem, i o strachu, który był jak stały towarzysz każdego dnia. W pewnym momencie łzy zaczęły płynąć same. To uczucie było jak wyrzut sumienia, myśl, że może jednak moi rodzice mieli rację, że byłem nieudacznikiem. Ale po raz pierwszy ktoś przy mnie był, ten terapeuta, i nie oceniał. Słuchał. Psychoterapia, choć początkowo przyjąłem ją z mieszanką sceptycyzmu i lęku, szybko okazała się procesem, który był mi potrzebny bardziej niż mogłem przypuszczać. Psycholog zasugerował cotygodniowe spotkania, a ja, chociaż wahałem się, w końcu przyjąłem jego propozycję. Powoli zaczynałem rozumieć, że to miejsce, gdzie mogę opowiedzieć o rzeczach, których nigdy wcześniej nie wypowiedziałem na głos. Mogłem powracać do wspomnień, które latami tkwiły głęboko ukryte. Początkowo buntowałem się przeciwko jego pytaniom, jakby pytał o coś zakazanego. Podświadomie próbowałem odrzucić sugestie, że wychowywano mnie w sposób patologiczny. Z czasem, z każdym kolejnym spotkaniem, coś się jednak zmieniało. Zaczynałem widzieć swoje życie z perspektywy kogoś z zewnątrz, kogoś, kto z przerażeniem dostrzegał, jak wiele zła mnie spotkało. Każda rozmowa z psychologiem uświadamiała mi coś, czego długo nie chciałem przyznać przed samym sobą moi rodzice nie wychowywali mnie. Ale znęcali się nade mną. Stosowali przemoc, może nie w postaci zamknięcia mnie w piwnicy czy głodzenia, ale subtelną, niemniej jednak głęboko krzywdzącą. Pozwalali moim braciom na przemoc fizyczną i słowną, nie tylko zamykając oczy na ich zachowanie, ale wręcz utwierdzając ich w przekonaniu, że jestem tym gorszym, kimś mniej wartym. Moje próby przypodobania się im były bezcelowe, byłem niewidoczny dla tych, którzy powinni być dla mnie całym światem. Z czasem zacząłem akceptować, że nie miałem prawdziwej rodziny, że to co inni nazywali domem, dla mnie było przestrzenią pełną chłodu i niezrozumienia. Patrzyłem na swoich znajomych, którzy czasem narzekali na nadopiekuńczych rodziców, wiecznie chcących wiedzieć gdzie są i co robią. Marudziłem pod nosem, że nie wiem o co im chodzi, ale w duchu czułem ogromną pustkę. Nie znałem takiej troski, a świadomość tego jedynie powiększała moją samotność. Właśnie wtedy ogarnął mnie gniew, gniew jak fala, która powoli, ale nieubłaganie rozbijała moje wspomnienia. Poczułem palący żal do rodziców i braci, że wychowywano ich na ludzi, którzy nigdy mnie nie zaakceptują. Rozumiałem, że to co przeszliśmy zostawiło ślad w ich głowach, ale nie mogłem zignorować chęci oddania im tego bólu, tego poczucia odrzucenia, które ciążyło mi na sercu przez tyle lat. Z każdym spotkaniem z psychologiem coraz mniej obwiniałem siebie, a więcej oskarżałem ich, rodziców, którzy byli odpowiedzialni za to, jak mnie ukształtowali. Zaczynałem szukać odpowiedzi, które mogłyby choć trochę wyjaśnić, dlaczego byłem tak traktowany. W mojej głowie pojawiały się różne scenariusze, może byłem dzieckiem niechcianym, przypadkowym owocem zdrady? A może trafiłem do tej rodziny przez przypadek, byłem adoptowanym dzieckiem, które nigdy nie pasowało do układanki? A może i ta myśl prześladowała mnie szczególnie. Byłem zapasem, kimś, kogo życie miało być tylko zasobem na wypadek, gdyby mój starszy brat potrzebował dawcy narządów. Absurdalne teorie, ale w tamtym momencie wydawały mi się niemal usprawiedliwieniem dla ich zachowań. Tak wiele scenariuszy przebiegało mi przez głowę, bo naprawdę nie potrafiłem zrozumieć, jak można być tak okrutnym wobec swojego dziecka, swojego syna. Na zewnątrz wyglądałem normalnie, ale w środku dźwigałem blizny, które przypominały mi o każdej zniewadze, każdym szturchnięciu, każdym słowie, które mnie raniło. Oczywiście sieniaki fizyczne zniknęły dawno temu, ale wewnętrzne rany były o wiele głębsze. Lata mijały, a ja ciągle tkwiłem w miejscu, niezdolny do założenia własnej rodziny. Obawiałem się, że nie dam rady pokochać ani zaufać komuś na tyle, by pozwolić tej osobie zbliżyć się do mnie. Lęk przed ponownym odrzuceniem był paraliżujący. A jeszcze bardziej bałem się, że mógłbym kogoś skrzywdzić. Stać się podobnym do tych, których sam tak bardzo nienawidziłem. Telefon z hospicjum wprawił mnie w osłupienie. To musiała być jakaś pomyłka, pomyślałem od razu. Przecież dawno temu zerwałem wszystkie więzi z ludźmi, którzy nazywali siebie moją rodziną. Nie byłem jednym z nich i nawet nie pamiętałem już, jak to jest czuć z nimi jakąkolwiek bliskość. A jednak pielęgniarka na linii mówiła o moim ojcu. O człowieku, który w mojej pamięci miał twarz bez wyrazu, ledwie mglisty obraz bez cienia czułości. Teraz umierał na raka trzustki, a jego dni były policzone. Matka też była w opłakanym stanie, stary kręgosłup ledwo pozwalał jej przetrwać codzienność, a co dopiero opiekować się kimś takim jak on. Słuchając tego wszystkiego, miałem ochotę wybuchnąć śmiechem, gorzkim, pełnym żalu i ironii. Jakim prawem przypomnieli sobie o mnie teraz, gdy zbliżał się koniec? Dlaczego nie dzwonią do moich braci? W głowie rodziło się tysiące pytań, które nie dawały mi spokoju. Tego wieczoru upiłem się do nieprzytomności, próbując zagłuszyć myśli, które bezlitośnie uderzały we mnie, jak fale o skały. Czy naprawdę nie miałem rodziców? Czy mogłem tak łatwo wymazać ich ze swojego życia? Chciałem uwierzyć, że nie jestem nic im winien, ale coś w środku mnie się buntowało. W głowie powracały obrazy. Jak wychodziłem z ich domu z dwiema walizkami w dłoniach, osiemnastolatek zmuszony stawić czoła światu w samotności. Pamiętam, jak odwróciłem się, by zobaczyć ich po raz ostatni, a oni nawet nie spojrzeli, pochłonięci swoimi sprawami, jakby nic się nie wydarzyło. Czułem wtedy, jak moje serce kruszy się na kawałki. A teraz, po prawie dwóch dekadach, czy naprawdę mam prawo ignorować ich tak samo bezdusznie, jak oni zignorowali mnie? Wlałem w siebie kolejny kieliszek. Ale alkohol nie zagłuszył tego pytania. Rano kaca potęgowały wyrzuty sumienia i niepewność. W dłoni miałem telefon, a w głowie tylko jedno pytanie: czy odzwonić do pielęgniarki? W końcu zebrałem się na odwagę, wybrałem numer i odezwałem się do niej. Po krótkiej rozmowie zapadła decyzja: pojadę tam. Musiałem skonfrontować się z nimi, z przeszłością, z tymi wszystkimi pytaniami, które od lat nosiłem w sobie. Stanąłem przed drzwiami hospicjum, Pełen lęku, jakiego nigdy wcześniej nie czułem. W mojej głowie powtarzałem, że to ostatnia szansa na odpowiedzi, że już nigdy więcej nie będę musiał do tego wracać. Przechodząc przez korytarz, z trudem oddychałem, wszędzie unosił się zapach starych ludzi, chorób, dezynfekcji, a gdzieś w tle czuć było tę nieznośną woń bez nadziei. Z każdym krokiem czułem, że balansuję na granicy tego, co zdołam udźwignąć. Gdy doszedłem do drzwi sali numer 6, usłyszałem słowa, które zatrzymały mnie jak uderzenie. Wojtuś. Słowo to choć od dawna zapomniane, wywołało we mnie dziwne uczucie, nie dlatego, że było czułe, lecz dlatego, że nigdy wcześniej nie padło. Nikt nigdy w moim dzieciństwie nie nazwał mnie w ten sposób. To słowo, które w tamtym momencie wydało mi się niemal groteskowe, bo stało w kontrze do wszystkiego, czego doświadczyłem z ich strony. Gdy wszedłem do środka, zobaczyłem matkę siedzącą na krześle, z laską w dłoni. Syneczku, powiedziała, a ja spojrzałem na nią z niedowierzaniem. Przede mną siedziała kobieta, którą pamiętałem jako silną, surową, nigdy nie znoszącą sprzeciwu. A teraz widziałem staruszkę, która ledwie mogła się podnieść, kogoś słabego, przygarbionego, bez grama tej dominującej energii, jaką pamiętałem. Stała się obrazem bezradności, kurczącego się człowieka, jakby życie powoli wymazywało ją z powierzchni ziemi. W jednej chwili poczułem, że cała moja złość ten gniew, który pielęgnowałem przez lata, rozmył się, zostawiając miejsce dla dziwnego, obcego uczucia. Może była to pustka, a może coś innego, czego nawet nie umiałem nazwać. Gdy spojrzałem na ojca leżącego na łóżku, uderzyło mnie, jak bardzo zmienił się od czasu, kiedy ostatni raz go widziałem. Był cieniem dawnego siebie, tylko skóra i kości. Patrzyłem na niego, zastanawiając się, czy śpi, czy może jest nieprzytomny. Człowiek, którego pamiętałem jako silnego i nieustępliwego, teraz wyglądał jak wrak, zredukowany do bezbronnego starca, który być może nie zdawał sobie sprawy, że nadchodzi jego koniec. Obok siedziała matka, krucha i przygarbiona, trzymając laskę jak jedyną podporę w tym niewzruszonym świecie. Gdy zapytałem, gdzie są Arek i Janek, byłem pewien, że któryś z braci powinien tu być, by się nimi zająć, przecież to oni byli u rodziców. Odpowiedź matki przyszła cicho. Arek od dawna mieszkał w Anglii, zniknął wiele lat temu, i matka nie była nawet pewna, czy jeszcze tam jest. A Janek? Siedzi w Warszawie zajęty swoim życiem, i ona sama nie chciała go niepokoić ich problemami. Poczułem, jak narasta we mnie wściekłość. To ja, syn, którego wyrzucili z domu, mam teraz wziąć na siebie ich ciężar. Czyżby mieli czelność zwrócić się do mnie tylko dlatego, że wszyscy inni odmówili? Słowa stanęły mi w gardle a gniew przejął kontrolę nad każdym moim oddechem. Syneczku, powiedziała, a jej głos drżał. Przełknąłem śliny, ale gniew wciąż palił mnie od środka. Nigdy wcześniej tak do mnie nie mówiłaś, powiedziałem zimnym tonem. Latami próbowałem się pozbierać po tym, co mi zrobiliście. Dochodziłem do siebie budując siebie od zera, bez żadnej pomocy. Nigdy nie byłaś częścią mojego życia, nie potrzebuję teraz Twoich przeprosin ani wyjaśnień. Matka zaczęła bełkotać coś o przeprosinach, jej słowa były chaotyczne, pełne skruchy, ale brzmiały jak puste frazesy. Przepraszam, wybacz, my, tylko na to było ją stać. Nie chciałem jej słuchać. Wyrzuciłem z siebie wszystkie słowa, które przez lata krążyły w mojej głowie oskarżenia, które nigdy nie miały okazji wybrzmieć na głos. Nie masz pojęcia, co mi zrobiliście. Przez was nigdy nie odważyłem się zbudować własnej rodziny, bałem się, że mogę skrzywdzić swoje dziecko tak, jak wy skrzywdziliście mnie. W trakcie mojej przemowy poczułem na sobie spojrzenie ojca. Obudził się, patrząc na mnie wzrokiem, który próbowałem odczytać. Może był zdziwiony, może zły, a może zwyczajnie nie wiedział, co myśleć. Ale miałem nadzieję, że usłyszał moje słowa. Chciałem, by dotarło do niego, że nie zamierzam spełniać jego oczekiwań że to nie będzie moment wzruszającego pojednania nad Jego łożem śmierci. Musiałem tu przyjść, żeby przekonać się, że już nic od Was nie chcę. Potrzebowałem się upewnić, że nie jestem Wam nic winien, że nie macie prawa oczekiwać ode mnie niczego. Daliście mi kopa, więc teraz to ja pozwalam Wam odejść. Z mojego życia, z mojej pamięci, z tej obsesji na punkcie zrozumienia, czemu mnie tak traktowaliście. Czułem, jakbym z każdym słowem zrzucał z siebie kolejną warstwę ciężaru, Jakbym pozbywał się całej tej ciemności, która mnie prześladowała. Matka zaczęła szlochać wstrząsana łzami, których nigdy wcześniej nie widziałem. Ojciec patrzył na mnie tym swoim suchym, beznamiętnym wzrokiem, jakby już wydał wyrok na mnie albo na samego siebie. Może uznał, że jestem niewdzięczny, że to ja zawiniłem, że przez całe życie byłem dla niego tylko ciężarem. Nie obchodziło mnie to, wyszedłem stamtąd. Czując się jak ktoś, kto właśnie przebiegł niewyobrażalnie długi dystans, kto w końcu odnalazł swój własny oddech. Latami terapeuta powtarzał, że muszę wybaczyć rodzicom, jeśli chcę ruszyć dalej. Uparcie opierałem się tej sugestii, powtarzałem, że nie potrafię, nie mogę, nie chcę. Teraz nie jestem pewien, czy to, co zrobiłem, można nazwać wybaczeniem. Ale coś się zmieniło, mój gniew w końcu przestał mnie palić od środka. Nienawiść, którą pielęgnowałem przez lata, ulotniła się jakby nigdy jej nie było. W ich słabości, w tej starczej bezradności, zobaczyłem ludzi, którzy już mnie nie przerażali. Wszystkie te lata nosiłem w sobie ból i żal, że moje dzieciństwo było ruiną, że dorosłość zaczynałem pokaleczony, pełen ran, które nikt nie próbował leczyć. Ale teraz, po tym co zobaczyłem i co im powiedziałem, coś się we mnie przełamało. Zrozumiałem, że cała ta przeszłość, choć wciąż ciężka i bolesna, nie musi już dłużej mnie więzić. Nie zmienię tego, co było. Nie usprawiedliwię ich ani nie odzyskam straconych lat, to już za mną. Nie potrzebowałem ani ich przeprosin, ani sprawiedliwości. Życie już samo ich osądziło, zostali sami, odrzuceni przez tych lepszych, bardziej wyczekiwanych synów. A teraz sięgali po mnie, dziecko, które zawsze uważali za zbędne, teraz miało być ich ratunkiem. Ironia losu, która nie wywoływała już we mnie gniewu, tylko dziwny spokój. Stałem tam, na zimnym jesiennym wietrze, który szarpał moją kurtką i gałęziami drzew, unosząc ostatnie liście w powietrze, jakby je zabierał gdzieś daleko. Poczułem, że i ja mogę się unieść, lekki, wolny, bez żadnych ciężarów. Przeszłość przestała mieć nade mną władzę. Wziąłem głęboki oddech. Wyciągnąłem telefon z kieszeni i zadzwoniłem do jedynej osoby, która naprawdę była przy mnie przez te wszystkie lata. Agnieszka była moim najlepszym przyjacielem, kimś, kto zawsze rozumiał mnie lepiej niż ja sam, kimś, kto wiedział kiedy zmusić mnie do działania, a kiedy dać mi przestrzeń. To ona podnosiła mnie na duchu, pomagała stawiać się do walki, kiedy miałem ochotę zrezygnować. Telefon ledwo zdążył zadzwonić, gdy Aga odebrała. W jednej chwili słowa same zaczęły wypływać z moich ust pełne ekscytacji i ulgi. Aga, byłem u nich, zawołałem, nie mogąc powstrzymać emocji. Powiedziałem im wszystko, co przez te lata nosiłem w sobie, wyrzuciłem to z siebie i odpuściłem Aga. Odpuszczenie to było to, czego tak bardzo potrzebowałem. Wybaczyłem sobie, że mnie nie kochali, że mnie nie chcieli. Na chwilę zamilkłem, bo w końcu wypowiedziałem to, co tkwiło we mnie od zawsze. Boże, Aga, mówię to na głos i czuję, jak ogromny ciężar spada mi z serca. Moi rodzice mnie nie kochali, ich strata, moje blizny, moja trauma, ale ich strata. Agnieszka słuchała mnie cierpliwie, jak zawsze. Wiedziałem, że zrozumie, że nie oceni mnie, tylko wesprze, jak robiła to przez lata. Dzisiaj narodziłem się na nowo, Aga, czuję to w każdej komórce swojego ciała, to pierwszy dzień reszty mojego życia, powiedziałem, czując niesamowitą ulgę i wdzięczność. I wiem jedno, wiem z kim chcę je spędzić. Słowa, które padły w słuchawkę, były niespodziewane, nawet dla mnie. Aga, wyskoczysz ze mną na kawę? Może na randkę?